Dzień dobry. Witajcie niedzielnie. No, dzisiaj mamy niedzielę, dzień odpoczynku po wyjazdach. Lekki powiew wiatru, przyjemny. Zapowiadają u nas dzisiaj 34. No, my mieliśmy chyba wczoraj to tak 34 spokojnie. Upał był duży. Kłaniam się niziutko, niedzielnie, całemu światu i witam Was wszystkich serdecznie. Witaj, Helenko. Śmieję się. Helenko, komentarz piękny, Helenko, komentarz napisać. Szczerze, wiesz, ja w ogóle miałam zawsze problem z tą szczerością, po prostu byłam szczera. Może powiem tak, ja nie umiem zmyślać, bo zmyślanie to jak ktoś tak konfabuluje, to wiesz, to jeszcze trzeba pamiętać, co się nazmyślało. A teraz to tylko z wiekiem tak mam, że może zmieniam słowa, dobieram te słowa. Zobaczcie, kochani, jest, rozkwit się. Zobaczymy, jak długo będzie kwit ten mój storczyk. Dwa następne też pąki mają, ale jeszcze takie drobniutkie te pąki. Witam Was z dobrą kawą. I dzisiaj chciałam zrobić takie małe resumé. Przepraszam. Jednak coś mam z tym gardłem. Witam Was, o, wśród jeszcze moich pomidorków. Zobaczcie. Tam, ten na krzesełku stoi w wiaderku, bo przecież doniczka już była za mała. Tu stoi w doniczkach. Tak, podlewania wody potrzebują bardzo dużo. Uwaga, uwaga, się poprawię. O. Piękny czas spokoju. Udało się, najważniejsze w tym wszystkim, że posłuchajcie, pojechaliśmy, wróciliśmy szczęśliwie. Nic się takiego nie zadziało, a wrażenia były przepiękne. Karlowe Wary. Jesteśmy zadziwieni, bo one są piękne. Na czym ta piękność polega? To tak jak widzieliście na filmiku. W pewnym momencie mówię, wow, czuję się tak, jakbym była w Wenecji. No przecież byłam. Tutaj ten kanał, tu, co prawda już nie ma tych pięter, no bo te piętra, jak mamy tutaj góry, no to jest jeden rząd domów, z nad nich wystaje drugi rząd domów, później trzeci rząd domów. No niesamowite. A ten festiwal, ten hotel, mimo że taki jakiś brzydki, bo on się wyróżnia taką, no bo powiem tak szczerze, po prostu się wyróżnia brzydotą. Jest taki klocek ciemny, on tam na takie pierwsze wejście to aż nie pasuje. Tam, gdzie jest ten 56. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Karlowe Wary. Ale później, taki mówię, ten pierwszy rzut, ale później to otoczenie, które ta architektura jest taka niesamowita. Posłuchajcie, to jakbyśmy się znaleźli w takiej bajce. Inna jest. Inna od tej wsi czeskiej. Inna jest od Pragi. Inna jest od Paryża. W ogóle inaczej. W pewnym momencie to tak w tej kolumnadzie to czułam się, jakbym była w ogóle w Rzymie. To tak, no widać, że ktoś jak już budował, no posłuchajcie, car pierwszy, car wielki też przyjeżdżał, on to mógłby sobie to 3 razy kupić, to już w ogóle inny temat. Ale jak to jest z tymi źródłami? Posłuchajcie, te źródełka, bo to inaczej jest, jak człowiek tak czyta to o tych informacjach, no tak, 79 źródeł, w centrum 12. Tak, te źródła w tej kolumnadzie są. I po prostu najpierw jest taki pramen, no rozumiem, że pramen to źródło. I jest nazwa, i jest źródło, i jest oznaczenie, jaka jest temperatura wody. No to pierwsza, tak jak widzieliście na filmiku, 65 stopni, nie, no nie da się. Nie da się, później jest 56. A na początku, jak już wracali, to nie mamy tego na filmiku, jest 47,4 i to już jest taka temperatura, że można po prostu włożyć rękę, można obmyć twarz. I fajnie to też tak wygląda, jak idą te ludki i tak popijają z tych dzbanuszków, a tych dzbanuszków po prostu moc, wszelakie i takie kamieniczki i dzióbki, takie. No jest gdzie te pieniądze zostawić. Też reklamy są, że to są te kąpiele, bo przecież tam przyjeżdża się przede wszystkim też do tych pijalnia, to jest jedno, do tych kąpieli, aby nabrać tej mocy z tej wody. I z tego źródła, które ma 47 stopni, nabraliśmy wody. I pierwszy łyk wody to był taki,
ojej, chyba siarką, taki trochę, jak to jest takimi, no taki ten smak był mało ciekawy, ale później, bo tak sączyłam po trochu, wiecie, tak pasowało mi, także ta woda, no ma swój specyficzny smak, zresztą jak w każdych uzdrowiskach, prawda, no bo to te związki organiczne powodują ten smak, także w tej kolumnadzie, te źródła, te ujęcia są zrobione i tak co kawałek, prawda? Co kawałek. I na przykład tak, jest napisane, że zbudowano w 1890, a po 90 kilku latach jest odnowione. Restauracje. Przed restauracją nie ma takiego natłoku jak w Pradze, że tak po prostu restauracja za restauracją, restauracja za restauracją są. Nie czuje się też ilości tych ludzi, bo tam jest po prostu tak przestronnie. Tu była wycieczka, to ta wycieczka nawet tak jakoś gdzieś zniknęła, mimo że posłuchajcie, ta wycieczka to tak powiedzmy 40 osób przecież, tak cały autokar jak przyjedzie. I jest dokończone o tych restauracjach i jest wystawiane menu, jest po czesku, po angielsku i po rosyjsku. Bardzo dużo rosyjskiego języka, bardzo dużo. A najfajniej było na parkingu, posłuchajcie, bo zaparkowaliśmy, skasowaliśmy bilet, no i podchodzimy do parkomatu, żeby zapłacić. No ale tam już ze 3 osoby stoją. Tu podjechały samochody, nawet też na ukraińskich numerach. I posłuchajcie, i tak stoimy. No stoimy. Jest napis po czesku, dobrze, mąż sprawdził, drukuje się. No jak się drukuje, ale bilet skanuje i nic nie idzie. Jest numer telefonu, dzwoni. Dzwonię i mówię, proszę pana, no chciałabym wyjechać, chciałabym zapłacić, a tutaj nie działa. Jak to jest? Nie funguje. No, ale pan mówi, że funguje, ale mówię, proszę pana, brama zamknięta. Za mną stali Czesi i mówi, że on zaraz zadzwoni i zadzwonił taki młody chłopak. I w pewnym momencie ktoś do nas podchodził, tak troszeczkę stanęliśmy na boku, bo tam już chyba ze 6 osób było. Proszę pani, mówi tam do mnie po czesku, można wyjeżdżać, brama otwarta. No i posłuchajcie, siedliśmy w samochody. No, motorek przejedź. Siedliśmy w samochody i wyjechaliśmy. Także system nie zadziałał. Jakie jeszcze wrażenia? Zrobiliśmy 600 km. No to tak, prawie 600 tam, nie wiem, 597 chyba wyszło. Ale dlaczego? Dlatego? A Joanna z Australii, dzień dobry Joanno, dziękuję, że oglądasz. I dziękuję, że się podoba. I tutaj jeszcze tak wtrącę, że jak jadę i posłuchajcie, nagrywam boki. Tu pole, tam gdzieś, może to nie widać tak bardzo przez szybę, ale zawsze mam w pamięci Joannę, która mówi, ja patrzę, jaka jest droga. Także Joasiu, te wszystkie boki, te wszystkie krajobrazy, te widnokręgi, taki ten rzut przez tą szybę, to zawsze jest, to jest dla ciebie. Oczywiście, że dla wszystkich, ale tak ze szczególnością dla Joasi z Australii. I posłuchajcie, to tak, pojechaliśmy do tych karlowych bar. Ale później pojechaliśmy. Nie wiem, czy znacie taką melodię. La 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 la. To zapraszam na film, który się ukaże dzisiaj po południu. Będzie zapowiedź. I zobaczycie, gdzie byliśmy jeszcze. To też tak dla odróżnienia. Jak wygląda Praga, jak wygląda piękne miasto uzdrowiskowe i jak wygląda wieś. Wieś tylko z czym związana. No bo tak nie bez kozery tam pojechaliśmy. Czy jest różnica między Niemcami, Polską a Czechami? No jest. Jest ta różnica. No tak, Niemcy stoją najwyżej w takiej mojej, w tej chwili ocenie, prawda, jeśli chodzi o budynki, jeśli chodzi o zadbanie. Chociaż ogólnie jest czysto. Nie mogę powiedzieć, Czecha coś jest czysta. Polska na drugim, no Czechy, no to tak to się klasyfikuje. Ale co jest jeszcze? Chcieliśmy wczoraj jakiś taki sklep czeski. Ale jaki jest sklep czeski? No to tak. Jest Billa, no toż przecież nie czeska, tylko austriacka. Jest Lidl, jest Kaufland, no to Kaufland niemiecki. No nie wiem, byliśmy jeszcze w Globusie, ale Globus to już trudno mi powiedzieć, jakiej tam jest narodowości. I jeszcze wracając do Becherowki. Dziękuję za komentarz. Jeśli chodzi o absynt, odpisałam. Kochani, znam absynt. Absynt, no to główny, to składa się z trzech ziół. Piołun, anyż i koper włoski.
No oczywiście tego piołunu to tam jest najwięcej. To ten absynt jest 70%. I posłuchajcie, no jak już jest 70%, to się pali. Czyli bierzemy łyżeczkę cukru lub kostkę cukru. Polewamy, nalewamy to absyntem, podpalamy, to się chwilę spali. Dmuchamy i taka, taki podpalony cukier z absyntem kosztujemy. No tak mnie kiedyś uczyli próbowania absyntu w Czechach. Śmiejemy się, bo tak, jeśli chodzi o winietkę, to posłuchajcie, no kupujemy online, bo naklejek już nie ma. Oni też, jak się jedzie na przykład na stacji benzynowej, no to wpisują elektronicznie, bo to już winiety są już szczytywane przez kamery. I wyjeżdżając, no ile, pół godziny wcześniej, kupiliśmy online, ale było tak, zapłacone, a nie zarejestrowane. Jeśli chodzi o piątek, posłuchajcie, przejechaliśmy, wróciliśmy do domu, wieczorem wszedł mail, tak, zapłacone, zarejestrowane. Także jeżeli, a jest jeszcze taka informacja, jeżeli nie masz potwierdzenia, to nie wyjeżdżaj. No ale to co? Wszyscy dojeżdżają do granicy i stoją na parkingu, ci co nie weszła im ta elektroniczna winietka. I wykorzystaliśmy moment, że mamy zapłaconą winietę, także jeszcze, no jeszcze do niedzieli następnej. Także jak będziemy mieli chęć, czas i ochotę i pomysł, gdzie jechać do Czech, no to jeszcze mamy, tak powiem, drzwi otwarte, jeśli chodzi o winietkę. Pokazałam Wam, jak wygląda przejście graniczne. Nie ma przejścia granicznego. To samo dotyczy to między Polską a Niemcami, Polską a Czechami. To nie jest tak, że człowiek wjeżdża w jakieś miejsce, gdzie go zatrzymują i kontrolują. Tak było kiedyś. Teraz nie ma. Jeżeli były, to jest informacja dla tych osób, o, na przykład dla kolegi, dla koleżanki męża, który mówi, to jak to? Rok temu pojechał jej Magdy mąż do Polski. To jak to pojechał? Przecież granice są zamknięte. Nie, proszę Pana, nie są zamknięte, bo to nie ma jak zamknąć. Wyobraźcie sobie ten korek. To, co Wam pokazałam, to była tylko droga, co widzieliście. Jeden za drugim samochód przejeżdżał. To jest ta granica. A normalnie jest droga dwupasmowa. Na wjazd i na wyjazd. I po prostu sobie samochodziki, samochody wszelakie jeżdżą. Transport drogowy we wszystkie strony po prostu jeździ. I tak jak właśnieśmy wracali, to jest po prostu autostrada, kawałek autostrady. Jeszcze ciekawostka taka, autostrada jest w Czechach oznaczona na zielono i tam jest do 130, a na niebiesko i taki samochód osobowy to są te drogi szybkiego ruchu, to tak jak i w Polsce. I tam jest wtedy do 100, czyli mamy na autostradzie 130, a w Niemczech, dla tych co nie wiedzą, tu nie ma ograniczenia prędkości na autostradzie. Można jechać 300. Jak ma, kto czym. Chociaż kolega opowiada, ten, który ma Porsche i mówi, że on tak 250, ale mi nie, bo są w pewnym momencie, posłuchajcie, no jak jest odcinek, że nie ma żadnej informacji, powiedzmy, że do 130, no to można jechać, ale mi trzeba uważać, bo policja czuwa. No to policja wie, że to ludki mają sprzęty i mają czym jeździć. Kochani, reasumując, kawa mi tu stygnie, to ta kawa z tą opowieścią o Czechach, o tej naszej wyprawie, jest bardzo dobra. Ale jeszcze tak podpowiem. Zobrazuję. Powierzchnia Karlovy Vary to jest 59 km kwadratowych. Watykan ma 44. Liechtenstein ma 160 km kwadratowych. I 160 km kwadratowych ma tutaj obok Hohenfels amerykańska baza wojskowa. To tak dla porównania. Ale posłuchajcie, 59 km kwadratowych to też jest dużo. No też jest dużo. Pięknie. Piękne położone miasto. Drogi dobre, dojazdowe. Czy warto pojechać? Powiem tak. Wiele razy byłam w Pradze. Wiele, wiele, kochani, wiele. I nocą, i dniem, bo zwiedzaliśmy z kolegą kiedyś jeszcze w ramach pracy, bo pracowałam w firmie, która, no, tak powiem, centrala była w Czechach. I posłuchajcie, Karlovy Vary, to co wspomniałam, to po prostu chce się wracać. Chce się wracać. Aby właśnie może zażyć takiej kąpieli, aby może spróbować wody ze wszystkich źródeł. No przyjemnie jest, przyjemnie, tak jak
się śmiałam, że słowo pięknie to tak pięknie jest, jak się budzę rano, ale jak pojechałam do Karlowych Wart, to jest niesamowicie, jest cudownie. Także cieszę się i dziękuję Wam, że mogłam się z Wami podzielić tym moim pierwszym wrażeniem, no bo pierwszym wrażeniem, tak, no jakie to jest niesamowite. No i posłuchajcie tych kasyn, no ludki gdzieś te pieniądze muszą zostawiać, także kasyn w Karlowych Warach jest sporo. Jest, reklamy są, także zapraszają. Oczywiście becherowkę przywiosłam. A, pokażę, pokażę. Także kochani, becherowkę jest akcyza. Tak. W Polsce też jest naklejana akcyza becherowka. Od 1807 roku, jak jest sprzedawana i wynaleziona. Jan Becher. Kosztowała 149 koron czeskich. Życzę Wam spokojnej niedzieli. A my myślimy, gdzie pojechać i gdzie dalej zwiedzać tę Europę. I zapraszam na film. Zaraz spytam się o Pana operatora, której mniej więcej planujemy. Moment. No myślę, że na jakąś, posłuchajcie, 18, ale będzie przypomnienie, będzie informacja. Zapraszam. Zapraszam. Do zobaczenia.